Cześć, tutaj Hilpitero i witam was dzisiaj w Team of the Year Pack Opening. Mam zaledwie 70 tysięcy końców, poza tym to nie jest mój Xboxowy team. To jest platforma PC. Uzostępił mi tutaj po pierwsze konto mój drogi kumpel, którego pozdrawiam, jeżeli ogląda filmik, a końcy zafundował mi, bo miał mi dać, to dał 70 tysięcy. Ten jeden taki burak, co trafił raz tam Messiego, potem Suareza, teraz trafił do niego Alvesa, więc podzielił się trochę hajsem, jest to rated. Jeżeli znacie, to nie znacie. Jeżeli nie znacie, to znacie, jeżeli nie, to nie. Sprzedaję te końce, bardzo pewne źródło, bo wiecie, no, trafił te karty, więc musiał te końce mieć, nie? Link do aukcji jest w opisie. No i tyle. Mam nadzieję, że będzie zadowolony, bo wiecie, musiał go promować, nic w zamian. Czyli tak w sumie to będzie mi starczyło na jakieś 10 paczek, więc jedziemy od początku. 10 paczek, Team of the Year, Ramos, Silva, Alves właśnie, Lam. O, zaczynam od Maguidiego, który przechodzi do Evertonu. Tu widzimy, nic takiego ciekawego nie ma, więc zaraz, tu się nie znam jeszcze na tym. Wyślij wszystko do klubu. Nie robiłem nigdy pack openingów, więc muszę się przyzwyczaić. Jeżeli chcecie, żebym robił pack openingi, jeżeli oglądam jakiś nieznany sponsor, który chciałby się wypromować, to jak najbardziej zachęcam. Przyjmuję każdy dodatek. Przy okazji będę was, mogę cię wypromować. Tutaj nie mamy nic, absolutnie. Modyfikator też nic nie warty. Mówię, jeżeli chcecie mieć częstsze pack openingi, to po prostu muszę mieć źródło. Nie mam jeszcze aż tyle hajs, po co nie zarabiam z YouTube'a, żeby kupować sobie FIFA Points. Jeżeli bym miał dzisiaj, to jak najbardziej FIFA Points do kupienia by były. Wow! Wow, naprawdę. Jeszcze nie róbcie jajs takim niskim poziomem, żeby najlepszy był 76 overallowy zawodnik nieświecący. No cóż, te paczki. Niektórzy mają duże szczęście, niektórzy nie mają w ogóle szczęścia. To trzeba po prostu fa. O Boże. 1000 końców za to. Może być. Pereira. Nie no, tego się to posprzedaje niektórych, żeby mieć po tym hajs dodatkowo. Więc tutaj. Dobra, jeszcze tego sprzedam. Po prostu no. Nie sprzedaję wszystkiego na Quixelu z jednego prostego powodu. Obiecałem, że wszystko, co trafi w paczkach dla mojego kumpa, zostawię w teamie. Tak więc mamy teraz paczkę z Arturo Vidalem, chyba to jest nasz półmetek. I co? I Atsu. Atsu. Azpilicueta, Fernandez, Atsu. No nic tutaj ciekawego, na razie się nie trafiło. Najlepszy piłkarz to bodajże był Aiden McGiddy. No widzicie, takie jest moje szczęście. Aiden McGiddy do tej pory najlepszy piłkarzem. Czyli szczęścia nie ma, no. I Kieran Gibbs ląduje w naszym teamie, no i poza tym nic również ciekawego nie trafia. Ale piłka. Szybko sprzedaż. Idziemy dalej. O, czekajcie, może trochę poczarujemy. Poczarujmy. Otwórzmy paczkę z Lionelem Messi. Nie wiem, czy to jakieś jest przeznaczenie, lecz czasami takie głupie fatum działają. Tylko, że teraz ten Messi nie chce nam się wylosować do tej paczki, to jest też ciekawostka. Messi tylko dam na 15k. Nie otwieram 15k, gdyż to jest strata hajsu, bo czasami właśnie może być tak samo jak w tym momencie z moimi paczkami, że trafię 5 też niespecjalnych, czyli nieświecących. No i mamy tego naszego Lionela Messiego wyczekiwanego. Paczka z Lionelem Messi, czyżby jakieś przeznaczenie? Didier Drogba! No, to nie jest zły wybór w sumie. W pewnym sensie nam nasz kochany Messi szczęście trochę przyniósł. Didier Drogba, piłkarz w sumie niezły jak na teraz. Kiedyś był w ogóle fenomenalny, no ale nie idzie za dużo hajsu, bo jest tylko piłkarzem Galatasaraju. No i teraz Mario Gomez, no ale... Flamini, Afelai. Czekajcie, to dana... Dam szybko, żeby się sprzedało coś. Tam do trade pile, jak to się wychodziło? Trade pile, hop.
Ciebie jeszcze szybko sprzedam, żeby był hajs ewentualny. No to tak na razie to... Drogba, Gomez... To są nasi dwaj najbardziej utytułowani i rejtowani zawodnicy do tej pory w naszym pack openingu. Kuczka. O, to dosyć dobrze... O, papa. Papa, papa, papa. Natali, bardzo szybki zawodnik, który jest bardzo dużo warty. Iwanszic. Kiedyś też dobry, teraz już niekoniecznie. Dobra, to jeszcze... Martiniol, no... Będą się coś sprzedać, bo nie starczy mi na jeszcze jedną paczkę, a... Na chwilę coś skoczy, coś zobaczymy. Dobra, proszę Państwa, mamy tutaj pieniążki, które się pojawiły. I ostatnia paczka naszych pack opening. Jak wspomniałem, jak chcecie więcej pack openingów, piszcie z ofertami. Jak najbardziej będę Was reklamował. Mi to nie robi problemu. Jan... A, brawo, no, świetnie, jeszcze dostaliśmy fenomenalnego bramkarza. Staje i trzeci raz ta sama piłka, w tym pack opening. No tak, to by było właściwie na tyle. No bo tutaj nic ciekawego nie trafiliśmy, no. Niestety nasze szczęście nie było zbyt wielkie. No, mam nadzieję, że następny raz będzie trochę lepiej. To by było na tyle, lajkujcie, subskrybujcie. Peace.